Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam troszeczkę na temat przebarwień posłonecznych plam różnego rodzaju i piegach. Co zrobić, żeby do nich nie dopuścić i w jaki sposób się ich pozbywać, jeżeli już oczywiście się ich nabawimy. Moi drodzy, nasza skóra naturalnie, przeciwdziałając oczywiście promieniowaniom słonecznym, jakby chroniąc się przed słońcem, wytwarza melaninę. I wtedy cieszymy się opalenizną. Ale moi drodzy, melanina ma to do siebie, że ona, jeżeli jest rozproszona, to ok, ale ona również lubi się skupiać w jednych miejscach. No tak po prostu ma. I dlatego właśnie wtedy, gdzie ta melanina się skupia, powstają nam plamy. Mogą one wyglądać właśnie w postaci takich rozlanych plam, widocznych gołym okiem, ale mogą to być również oczywiście piegi. Różnego rodzaju plamy, których później bardzo ciężko nam się jest pozbyć. Moi drodzy, dlatego bardzo ważne jest, aby chronić naszą skórę filtrami, tak? O bardzo wysokim protektorze ochrony, ponieważ no niestety, jeżeli nie będziemy chronić skóry, już pomijam wszystkiego rodzaju choroby nowotworowe, jak rak podstawno-komórkowy, jak czerniak, to niestety, oczywiście one powstają na skutek promieni słonecznych, to no niestety promienie słoneczne mają na nas bardzo, bardzo zły wpływ. Dlatego warto, moi drodzy, jednak chronić tą skórę przed promieniowaniem. Moi drodzy, czego szukać w takich właśnie preparatach ochronnych, żeby właśnie chronić naszą skórę. Bardzo ważna jest witamina C, ponieważ ona jest fantastycznym przeciwutleniaczem i ona nam po pierwsze chroni naszą skórę przed właśnie promieniowaniem, ale dodatkowo, jeżeli już mamy właśnie takie plamy słoneczne, fantastycznie nam te plamy rozjaśnia. Więc bardzo fajnie szukać w takich właśnie preparatach, ale stabilnej witaminy C, wysokoprocentowej. Natomiast takim drugim składnikiem, nie wszyscy o nim wiedzą, to jest arbutyna. Moi drodzy, arbutyna, ale szukajmy naturalnej arbutyny. Ona jest jakby takim naturalnym naszym filtrem UV. Ona ma właściwości fantastycznie rozjaśniające nasze przebarwienia i można powiedzieć, że ona jest takim remedium właśnie na plamy słoneczne. Więc szukajmy preparatów z naturalną arbutyną. Jeżeli chodzi o arbutynę, zdania są podzielone, ponieważ gdzieś tam kiedyś naukowcy stwierdzili, że ona może szkodzić skórze, natomiast ona później, ta teza została obalona, ponieważ ta naturalna, oczywiście niechemiczna arbutyna nie rozłoży nam się na skórze na tak malutkie cząsteczki, żeby przeniknąć przez tą skórę i dokonać jakichkolwiek uszkodzeń wewnątrz. Dlatego jeżeli właśnie szukamy tych preparatów ochronnych albo też na istniejące przebarwienia, to szukajmy arbutyny naturalnej oraz witaminy C. Moi drodzy, to jest oczywiście tej stabilnej witaminy C. Chrońmy oczywiście naszą skórę przed promieniowaniem, ubierajmy nakrycia głowy, nośmy okulary, bo promieniowanie UV bardzo źle też wpływają oczywiście na nasze spojówki. Chrońmy naszą skórę pod parasolem, nie przebywajmy oczywiście na słońcu w tych temperaturach takich największego nasłonecznienia, jako 10-15. Jeżeli już musimy być zmuszeni, żeby być w takich właśnie godzinach, to jednak nośmy jakieś nakrycia skóry, bo moi drodzy, są osoby, które oczywiście mają jakby genetycznie predyspozycję do plam i piegów, natomiast zawsze możemy zmniejszyć ich ilość, tak? To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma, oczywiście jeżeli genetycznie już jest piegowaty, no to wiadomo, że w zimie tych piegów będzie mniej, natomiast jeżeli będziemy skutecznie się chronić właśnie preparatami z witaminą C i tym arbutyną, no to tych piegów nie wyjdzie nam dużo. Nie będzie więcej tych piegów, a pamiętajmy, że nasza skóra z wiekiem się starzeje, jej grubość jest mniejsza, odporność na promieniowanie jest mniejsza i powstają takie właśnie plamy, które potem ciężko jest oczywiście usunąć. Są metody w gabinetach kosmetologicznych, kosmetycznych, gdzie przy pomocy różnego rodzaju iniekcji, zabiegów, mezoterapii jesteśmy w stanie w
fantastycznie pozbyć się tych oczywiście przebarwień skórnych, ale to wymaga żmudnych oczywiście tych naszych działań, bo po jednym zabiegu to się nie skończy, naszej wytrwałości i oczywiście jak zawsze później ochrony UV, bo bez tego się nie obejdzie, moi drodzy. Niezależnie od wszystkiego, co byśmy nie robiły, to zawsze musimy chronić skórę po prostu przed promieniowaniem UV. Już nie wspomnę o tym, że absolutnie nie chodzimy na solarium, bo solarium dla naszej skóry to jest po prostu największy wróg. Więc no, tych oczywiście, którzy lubią solarium, się narażę. Natomiast fotostarzenie, plamy, oczywiście na skórze, piegi, rak skóry. No jeżeli ktoś chce, no to równa się po prostu solarium. Moi drodzy, mam nadzieję, że pomogłam Wam troszeczkę, jeżeli chodzi o te plamy. Takie właśnie powstałe na skutek promieniowania słonecznego. Cieszę się, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do obejrzenia moich kolejnych filmików.